Śmierć na torach. Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Sprawę bada policja i prokuratura. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania dla mężczyzny podejrzanego o brutalne pobicie pracownicy Żabki. Zakażenia koronawirusem na oddziale neurologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wstrzymano przyjęcia pacjentów. Katarzyna Kurek, witam. W środę 7 października, czas na informacje. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w okolicach ulicy Szklanej w Radomiu. Mężczyzna zginął pod kołami pociągu, sprawę bada policja i prokuratura. W środę 7 października około godziny 11 doszło do śmiertelnego wypadku. Na torach w okolicach ulicy Szklanej przy wiadukcie zginął mężczyzna. Z informacji uzyskanych od rzecznika Komendy Miejskiej Policji, z relacji maszynisty wynikało, że mężczyzna w ostatniej chwili znalazł się na torach. Sprawę śmierci około 60-letniego mężczyzny bada policja oraz prokuratura. Sąd Okręgowy w Radomiu wydał europejski nakaz aresztowania dla mężczyzny podejrzanego o brutalne pobicie pracownicy Żabki, jej syna i jego kolegi. Michałka najprawdopodobniej przebywa na terenie Wielkiej Brytanii. Michałka jest głównym podejrzanym w sprawie pobicia pracownicy Żabki przy ulicy Chrobrego. Jak informuje sędzia Arkadiusz Guza, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu, wobec mężczyzny 24 września Sąd Rejonowy w Radomiu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni od daty zatrzymania. Podejrzany ukrywa się przed organami ścigania. Z ustaleń policji wynika, że najprawdopodobniej podejrzany przebywa na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Co prawda Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, ale do końca 2020 roku Wielka Brytania będzie jeszcze stosowała unijne przepisy w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w tym europejski nakaz aresztowania. Dlatego też tutaj w ocenie sądu zachodzą przesłanki do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Do brutalnego pobicia doszło 13 września. W zdarzeniu ucierpiała właścicielka, jej syn i jego kolega. W sprawie zatrzymano dwóch sprawców, którym prokuratura już postawiła zarzuty. Michałowi K., głównemu agresorowi, prokuratura postawiła 4 zarzuty. Najpoważniejszy z nich dotyczy usiłowania zabójstwa. Pojawiają się nowe zakażenia w placówkach leczniczych w regionie. Chorobę COVID-19 stwierdzono u 11 pacjentów i 4 osób z personelu szpitala w Pionkach. Z kolei w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym do odwołania wstrzymano przyjęcia na oddziale neurologii z powodu zakażenia koronawirusem u 3 osób z personelu. Przyjęcia pacjentów na oddział neurologii wstrzymano we wtorek 6 października, po tym jak okazało się, że 3 osoby z personelu są zakażone koronawirusem. Źródłem zakażenia był pacjent, dlatego szpital apeluje o to, aby nie kłamać medyka i informować o swoim stanie zdrowia. Po oddziale neurologii to już drugi oddział Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, na którym w ostatnim czasie potwierdzono zakażenie. We wrześniu zakażenie wykryto u 17 osób z zakładu diagnostyki obrazowej. W Radomiu i powiecie radomskim od początku epidemii potwierdzono 1780 przypadków zakażeń koronawirusem. Od soboty 10 października mieszkańców powiatów znajdujących się w strefie żółtej i czerwonej czekają dodatkowe obostrzenia. Dotyczą one w głównej mierze zakrywania ust i nosa. Decyzje te podyktowane są znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19. Od soboty trzeba będzie wylegitymować się zaświadczeniem potwierdzającym dolegliwości lub dysfunkcje zwalniające z obowiązku zasłaniania ust i nosa. W każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat, czy złoży wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego. Od 10 października obowiązywać będzie nowy zakaz udostępniania lokali do imprez. Chodzi o te punkty gastronomiczne, które nie mają w swojej działalności gospodarczej organizowania imprez, a udostępniają przestrzeń w tym celu. Kolejny przepis zaostrzający obowiązujące obostrzenia na terenie całego kraju dotyczy wprowadzenia limitu osób zgromadzeń do 150 oraz minimalnej odległości między zgromadzeniami co najmniej 100 metrów. Od soboty we wszystkich strefach wprowadza się limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych. W strefie zielonej w całym kraju do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób, natomiast w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie do 50 osób. W strefie czerwonej pojawi się nowe obostrzenie, ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów.
pożarów do godziny 22. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej. Resort wykorzysta system alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do informowania mieszkańców o wprowadzeniu konkretnej strefy. Później niż zapowiadano, do użytku studentów, badaczy i pacjentów zostanie oddane Centrum Naukowo-Badawcze Radomskiego Uniwersytetu. Powodem jest niedostosowanie budynków do wymogów sanepidu. Na przełomie czerwca i lipca tego roku zakończyły się prace budowlane i wykończeniowe w Centrum Naukowo-Badawczym przy Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Radomskiego Uniwersytetu. Oficjalne otwarcie centrum miało nastąpić na początku września, obiekt został jednak odebrany jako budynek dydaktyczny, a nie dydaktyczno-leczniczy. Przypomnijmy, że centrum ma służyć nie tylko studentom czy badaczom, ale też pacjentom, którzy mogliby wykonywać tam badania. My niestety musimy jeszcze zrobić pewien porządek tam, już nad tym pracujemy w porozumieniu z sanepidem i z panią dyrektor sanepidu. Mianowicie zapomniano o zrobieniu, prawda, umywalek w gabinetach lekarskich, o pewnych rzeczach dotyczących rejestracji, więc ja się wstrzymuję z otwarciem. Jak to zrobimy wszystko, to państwa serdecznie zaproszę. Ja i moi współpracownicy nie mieliśmy na to wpływu, mówił rektor uczelni. Jeżeli budynek nie zostanie dostosowany do wymogów sanitarnych, uczelnia nie odbierze go jako obiektu, w którym można wykonywać badania pacjentom. Ja myślę, że to nam się uda zrobić w krótkim czasie, żeby spełnić wymagania sanepidu, żeby również nam to odebrano jako, prawda, budynek leczniczy. Jak przyznaje uczelnia, będzie to najnowocześniejszy i najlepiej wyposażony obiekt tego typu w kraju. Został zamontowany tam już m.in. wysokiej klasy aparat rentgenowski do całościowego badania układu ruchu i postawy ciała. To jedna z najważniejszych inwestycji, jaka realizowana jest na Radomskim Uniwersytecie na potrzeby Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu. Budowa Centrum Naukowo-Badawczego razem z wyposażeniem to koszt około 32 milionów złotych. O Bułgarii, bułgarskiej mentalności, kulturze i tradycjach opowiada w swojej książce Marta Gajęcka. Promocja wydawnictwa już w najbliższy czwartek, 8 października o godzinie 18 w koktajl barze The Hedonist przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 4. Książka składa się tak naprawdę z takich, można powiedzieć, kilku głównych rozdziałów. Pierwszy to są takie krótkie jakby początki przyjaźni z Bułgarią, czyli między innymi jest opisane, jak te studia się zaczęły, jakaś letnia szkoła podczas studiów. Kolejny rozdział to jest praca w Bułgarii, bo pracowałam nad morzem jako rezydent. Tam jest opisane mniej więcej, jak wygląda współpraca z Bułgarami, w ogóle trochę o kurortach nadmorskich. Kolejny rozdział to jest wyjazd stypendialny, czyli Erasmus. Tam właśnie jest najwięcej podróży w sumie opisanych, bo ze znajomymi autostopem podróżowaliśmy. No i kolejne jeszcze to są takie prywatne już wyprawy po Bułgarii, już za dorosłego, jeśli mogę tak powiedzieć, ze znajomymi tutaj z Radomia. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na sport i pogodę. Do zobaczenia.